pani proponuje taksówkę za 10 euro do Starego Miasta. Dubrownika. Nie wiem, bo podobno idzie się pieszo bardzo krótko, 10-15 minut w tym kierunku. Super miasto jest to, w którym jesteśmy. Zobaczcie państwo, pan nam poleca za 50 euro objazd taksówką, całą godzinę z zatrzymywaniem się w różnych przepięknych miejscach. Mówi, wtedy zwiedzicie państwo tak naprawdę całe to miasto razem z okolicami. Zobaczycie panoramę. Ale my jedziemy sobie do centrum, żeby zobaczyć, jak wygląda centrum. Ale jest tutaj pięknie. Wchodzimy do murów Starego Miasta. Można sobie kupić taki bilecik, żeby pochodzić sobie po starych murach miasta. Idzie się wysoko, wychodzi się do góry. Nazywają się kuny. Zmieniliśmy 60 zł, to jest 100 kun. To jest około 15 euro. 14 euro to jest. Proszę bardzo, 100 kun. Znajduje się na samym południu Chorwacji, dlatego myślę, że tutaj jest ciepło i we wrześniu, i w październiku można śmiało przyjeżdżać. I naprawdę to przypomina trochę Monako. I tutaj, proszę państwa, kończą się mury Starego Miasta. Wyszliśmy przez drugie wyjście. Sobie tu wypoczywamy. Zdecydowanie polecamy Dubrownik.